Szanowni Państwo, serdecznie witam na koncercie jednego z najlepszych chórów w regionie, chóru Zebrzydowic, pod dyrekcją pani Jadwigi Sikory. Witam na dzisiejszym koncercie. Podczas dzisiejszego koncertu zabrzmią chyba najbardziej znane, najlepsze utwory sakralne. I też wiemy, że będzie jakiś debiut w wykonaniu chóru. Chórowi dzisiaj będzie towarzyszył pan Paweł Zelikman, który jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju oraz nauczycielem Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Pan Paweł będzie akompaniował chórowi zarówno na fortepianie, jak i na organach. Mam nadzieję, że brzmienie organ będzie wypełniało całą salę. One są specjalnie na tę okazję przyjęte, tak żeby jak najbardziej przypominały głos organowy w kościele. Państwu życzę dobrego odbioru. Mam nadzieję, że ten koncert zachęci Was do odwiedzania nas tutaj częściej. Chór Echo pod dyrekcją pani Jadwigi Sikory. Zapraszam do asceza kamieni stworzonych w kształt. Gotycki spokój monumentalnej katedry i maleńkie serce, nieporadne w codzienności zmartwychwstania. Dobry wieczór Państwu. Właśnie takie maleńkie serca, a także muzykę, słowa i pieśni przynosimy dzisiaj dla Pana i dla Państwa. Chcemy Państwa zaprosić na modlitewną pielgrzymkę. Pielgrzymkę poprzez czas i przestrzeń. Poprzez czas, bo utwory, które Państwo usłyszycie, powstawały w różnych wiekach. Przestrzeń,
bo kompozytorzy, którzy je tworzyli i artyści, pochodzą z różnych zakątków Europy. A kto dla Państwa dzisiaj wystąpi? Pawła Seligmana już Państwo usłyszeliście. Wykonał Rigaudon, czwartą część Suity Katedralnej Gordona Younga. I będzie dzisiaj akompaniował na organach i na fortepianie. A przed Państwem chór Mieszany Echo z Zebrzydowic. Chór tutaj już występował, ale dla tych z Państwa, którzy być może go jeszcze nie słyszeli, chciałam artystów przedstawić króciutko. Chór Mieszany Echo został założony w 1937 roku. Od 28 lat działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach. Jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W repertuarze posiada utwory sakralne, świeckie, ludowe, a przede wszystkim pieśni polskich i zagranicznych kompozytorów od renesansu po współczesność. Swoim śpiewem uświetnia wszystkie ważne dla gminy i parafii uroczystości kościelne, państwowe i regionalne. Koncertuje w kraju i za granicą, w Czechach, Austrii, Szwajcarii, na Litwie, Słowacji, Ukrainie i we Włoszech. Współpracuje z wybitnymi artystami, śpiewaczką operową Sabiną Ortlich-Szafraniec, organistami Arkadiuszem Popławskim i Pawłem Seligmanem, którego Państwo już poznali, a ja nazywam się Beata Sabat i będę Państwu prezentować moje wiersze, które od 16 lat towarzyszą występom w Chóru Mieszanego Echo. Zespół nagrał 10 tematycznych płyt CD. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i zagranicznych konkursów i festiwali. Ostatnie sukcesy chóru to pierwsze miejsce na 22. Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantus Rodzeńcis w 2019 roku, pierwsze miejsce i złoty dyplom w kategorii chórów seniora na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Gaudy Cantem w Bielsku-Białej w 2021 roku, a także w tym samym roku złoty dyplom na 6. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki imienia profesora Józefa Świdra w Cieszynie. W 2022 roku chór zdobył pierwsze miejsce i złoty dyplom na 8. konkursie pieśni chóralnej imienia Czesława Grudla w Wyskach. W 2020 roku za swoje osiągnięcia chór otrzymał brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dyrygentem chóru jest dr Jadwiga Sikora, a prezesem Kazimierz Pietraszek. Myślę, że najwyższa pora na pieśń chóru. Usłyszymy za moment psalmy Nieście chwałę mocarze Mikołaja Gomułki ze słowami Jana Kochanowskiego, to wiek XVI, Canticorum Jubilo Jerzego Fryderyka Hendla, wiek XVII, oraz Perełka Literatury Muzycznej Ave Verum Mozarta, czyli wiek XVIII. Posłuchajmy. Thank you.
Thank you.
Przebacz, Panie, przebacz ludowi swemu, to przejmująca pieśń Feliksa Nowowiejskiego, a Salve Regina Giacomo Rossiniego to jedna z ulubionych pieśni maryjnych chóru Mieszanego Echo. No i nie mogę tutaj nie wspomnieć, że chór w swoim repertuarze ma wiele pieśni maryjnych i nawet wydał jedną tematyczną płytę pieśni dla Madonny. A Salve Regina, jak już wspomniałam, bardzo lubiany przez chórystów utwór. A dla tych z Państwa, którzy cenią sobie i lubią modlitewne zamyślenia i refleksje, chciałam przekazać, dedykować wiersz Przesłanie dla przyjaciela. Mój przyjacielu, pasterzu chwil na dłoniach wspartych, nie lękaj się swych pragnień, one niby ptaki, więc zawsze niebo ich ojczyzną, nawet gdy zrani cię ich cień, to znaczy, gdy się spełnią. Bo prawdą twoje serce, do bólu osobne, choć świat jak ty z miłości wzięty. I śmierć, wieczności kromka na nieznaną drogę. Ale jest w sercu małe ziarno ciszy. W nim czas rozkwita tobą dla tych, co po tobie. I świętym czyni echo twoich kroków. Więc idź, postępuj w ciszy, a zaśpiewa tobie. Thank you.
muzyczno-modlitewnej pielgrzymce zapraszam Państwa teraz na ziemię cieszyńską. Tak po sąsiedzku. Dlaczego? Otóż dwie pieśni, które Państwo za moment usłyszą i do których muzykę skomponował młody, ale znany i ceniony śląski kompozytor Karol Pyka, powstały do tekstów moich dwóch wierszy. Pierwszy związany jest z Cieszynem, a drugi ze Skoczowem. Pierwszy nosi tytuł Do Matki Boskiej Cieszyńskiej i jest poświęcony Marii, która króluje w głównym ołtarzu największego cieszyńskiego kościoła znajdującego się przy Rybach. Posłuchajcie Państwo. Do Matki Boskiej Cieszyńskiej. Tam, gdzie Olza poprzez Cieszyn jak pieśń dawna płynie, już od wieków lud otaczał czcią Maryi i w jej to ręce składał z wiarą radość, ból i troski, jej opiece powierzając ufnie dom ojcowski. I my także dziś modlitwę do Matki znosimy. Błogosław cieszyńską ziemię, pokornie prosimy. W swej miłości racz zachować miasta oraz wioski. Prowadź w przyszłość i ku Bogu wierny gród piastowski. Poświęcona jest pieśń o Janie Sarkandrze ze Skoczowa. Na świat przyszedł Beskidzką okryty kolędą. Darowano mu imię, niby drogę, cieniem krzyża zranioną. Poszedł za nim poprzez chwil persety, aby czas swój odmawiać jak brewiarz. I był Bóg w jego słowach, które domem
dla zbłąkanych się stały, chociaż oni z prawd różnych ku niemu śpieszyli. I był Bóg w jego sercu, tej monstrancji niezłomnej, która wiernym obroną niebu hymnem się stała. I był Bóg w jego śmierci, co jak psalm gorejący wypaliła się, zgasła. A cisza pochyliła się przed nim i trwa, jak dłonie wzniesione do modlitwy. Całemu personelowi technicznemu, który trwa na posterunku, nie widać ich, ale dzięki nim również ten koncert jest taki piękny, jaki jest. No i specjalne podziękowania serdeczne dla Państwa, że zechcieli Państwo przyjść i udać się z nami w tę muzyczną, modlitewną pielgrzymkę.
Na jej zakończenie chór przygotował dwie pieśni współczesnych kompozytorów: The Lord Bless Johna Rattera i An Irish Blessing Jamesa Moora. Jak same tytuły świadczą, obydwa utwory związane są z Bożym błogosławieństwem. A ja chciałam się z Państwem pożegnać swoim wierszem psalmem. Na strunach pieśni, co w świątyni groni beskidzkim echem, jak modlitwa dzwoni, wstępując w niebo z wiarą i oddaniem, na strunach pieśni śpiewam Ci, Panie. Na strunach słowa, co przez myśli może, prowadzi blaskiem nadziei, o Boże, bo w Tobie port ma ziemskie żeglowanie. Na strunach słowa śpiewam Ci, Panie. Na strunach serca śpiewam Ci, Panie. Uczyń me życie psalmem gorejącym. Amen. Thank you.
Katowicach. W związku z tym zapraszam Państwa na 7 stycznia, ktoś kupił w Nowogrodzie. Tak, proszę Państwa, 7 stycznia, godzina 17 jest noworoczny koncert wykonany właśnie na Czysko i chór zagranicznego. Bardzo serdecznie zapraszam do kościoła. Tak.